Cześć, w tym filmie spróbuję zaprezentować, jak działa tryb Reflow na czytniki Onyx Wilsonowa. Navigation i font Reflow. I tu możemy określić numer czcionki, wzmocnienie. Liczbę kolumn, tutaj za kierunek tekstu, format, niech będzie tego tekstu, a średni, wyrównanie tutaj od wiersza do wiersza i zobaczymy, co on zrobi z tym tekstem. Mieli. No, nawet dość szybko je przetworzył. Uważam, że zostały tutaj odstępy, ale jak na tryb Reflow tutaj uzyskany rezultat jest całkiem przyzwoity. Zobacz, poprzednia linijka kończyła się na wyrazie zawiadamia, znaczy poprzedni widok strony kończył się na wyrazie zawiadamia i widzimy to tutaj następne komisje. Ogólnie pod względem wizualnym i układu tekstu wygląda to całkiem nieźle. Gorzej jest jednak z płynnością zmiany stron. Pod tym względem wypada to trochę gorzej. I na ten dotknięcie nie zareagowało. Na to dotknięcie. O, dopiero na poprzednie. Tu jakieś nie wiadomo z czego, coś jak wyglądające jak zaznaczenie. Trzeba przyznać, że był to jednak bardzo dość trudny plik i skomplikowany i obszerny. Zobaczmy jeszcze jakiś inny dokument. Navigation, font Reflow. O, tutaj tekst ustawiliśmy trochę zbity. Ogólnie wygląda to całkiem nieźle jak na tryb Reflow. Na przykład w przypadku trybu Reflow na czytnikach Pocketbook zazwyczaj te myślniki były podzielane od tekstu w jakimś innym miejscu. A tutaj ten układ tekstu został w miarę sensownie zachowany. No, przepraszam za ghosting, ale włączyłem tutaj niechcący tryb A2. No, teraz jest w trybie normalnym i tutaj akurat nie ma tego problemu ze zmianą stron, z reakcją na dotknięcie. Sprawuje się dość poprawnie. Sprawdźmy jeszcze jeden dokument. No, to jest, bardzo trudny plik i
z tabelami już nawet bez trybu reflow czytnik ma problem. Spróbujmy teraz uruchomić tryb reflow. Navigation, font reflow. Nie będziemy kombinować. Nie. Zobaczmy, czy to jest wybranie, te trzy kolumny. I co z tego będzie? No. No, cóż, widzimy tutaj, że jakby ktoś zrobił zdjęcie strony i wrzucił je, ale to nie jest taki efekt, którego byśmy oczekiwali. Zobaczmy w ten sposób. No, w zasadzie tutaj tryb reflow jakby w ogóle nie działał. I znowu mamy tutaj tą tabelkę. A co pod spodem będzie? I znowu tekst tutaj podzielony na kolumny, więc generalnie w tym pliku tryb reflow nie zadziałał. To by było na tyle. Dziękuję, cześć.